58. harcerski rajd świętokrzyski dobiega już końca. Tegoroczna edycja zlotu odbyła się w Wochocku obok Starachowic. Zapraszamy na krótką relację. Rajd był wymagający, ale szliśmy na niego z uśmiechem. Poznałam bardzo dużo ludzi, z którymi się właśnie zintegrowaliśmy już pod koniec trasy, tym bardziej. No, wymagająco, ale szczęśliwie dotarliśmy i to jest najważniejsze. Pierwszy dzień był trochę deszczowy, ale wczoraj i dzisiaj było bardzo fajnie. Polecam czwartą trasę. Skąd do nas przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Ostrołęki. A na jakiej jesteście trasie? Jesteśmy na trasie trzeciej. A jak wam się podobała tegoroczna trasa? Bardzo mi się podobało. Wszystko jest fajnie. I tak to wszystko. Fajnie. No bo... No bo się bawiliśmy w różne gry. Męcząco, ale zadziwiająco dobrze. Nie zgubiłyśmy się, szłyśmy zgodnie z trasą i chyba to będzie jeden z lepszych rajdów, na jakich byłam. No jak co roku impreza, że tak powiem, rozszerza swoje horyzonty. Rok temu byłam na 7. trasie, w tym roku na 3. z Uchami. No, dzieciaki są zadowolone. Atmosfera bardzo przyjemna. Co roku spotykam swoich znajomych z uprzednich lat. No i myślę, że super, zaskakuje i jest naprawdę fajnie. Jesteśmy tutaj na zlocie i zajmujemy się ochroną harcerzy. Ogólnie jest dobrze, każdy jest zorganizowany. No, dziękuję. Druga trasa w tym roku przebiega nietypowo. Przebyliśmy na pieszo, w samochodzie, w powozie, w powietrzu, na lądzie dziesiątki kilometrów. Przeżyliśmy wspaniałą przygodę. Byliśmy na Lubiance, w Suchedniowie, byliśmy na Łysicy, byliśmy w Bodzentynie, byliśmy na Wykusie, w Wąchocku, w Mostkach. Spotkaliśmy się z każdą trasą, która idzie na tym rajdzie. Po prostu wrażenia niesamowite. Myślę, że ci, którzy dzisiaj dotarli do końca na pierwszej trasie, na długo będą mieli w pamięci te dni, a na pewno w przyszłych latach znowu się pojawią na rajdzie na pierwszej trasie. Szósta trasa pokoleniowa i tak jak miała być pokoleniowa, była rzeczywiście pokoleniowa. Myślę, że to jedna z ciekawszych tras. Na pewno na trasie mam najmłodszego uczestnika rajdu, czegoś takiego to jeszcze chyba nie było w historii rajdów i mam, przypuszczam, że najstarszego uczestnika rajdu. I to wszystko się super zmiksowało. A najmłodszy uczestnik to chyba nikt by nie zgadł, ile ma lat. Bo to nawet nie lat, tylko miesięcy. Łucja ma 4 miesiące. Zlot odbywa się w tym roku nad Zalewem w Wąchocku. Zaczynamy w sobotę, gdzie czeka nas mecz w piłki nożnej między klubem Sparta oraz uczestnikami rajdu. Będziemy mieli tutaj festiwal, prezentację tras. Po prezentacji wystąpi zespół Miłość jest przereklamowana z kilkoma piosenkami, a potem Gwiazda Wieczoru. Na razie nie będziemy zdradzać, ale będą na pewno jakieś filmiki w internecie też. Pięćdziesiąta ósma edycja harcerskiego rajdu świętokrzyskiego. Ponad 640 młodych ludzi na trasach.
piękna pogoda, wszystko się odbyło tak, jak powinno. Cieszymy się. Góry Świętokrzyskie witają harcerzy zawsze miło i pogodnie. Zapraszamy na 59. Harcerski Rajd Świętokrzyski.